sobie odcięcie tu, to jest pierwsze odcięcie zaprawy, a to jest tak zwanego pluga. Cześć i witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale z placu budowy domu do 100 metrów o nazwie Rodzina na swoim. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak wykonać prawidłowo pierwszą warstwę spustaków technologii cienkowarstwowej Porotem Dryfix. Oddam Ci moteczek, może sam sobie spróbować skorygować teraz po długości. Aby praca dzisiejsza była wykonana dokładnie z technologią, którą wytycza nam firma Wienerberger, czyli producent materiałów budowlanych, gościem specjalnym naszego dzisiejszego odcinka będzie pan Andrzej, który jest specjalistą i prowadzi szkolenia dla wykonawców w systemie Dryfix. Jesteście ciekawi, jak ten proces będzie wyglądał? Zapraszam na kolejny odcinek z placu budowy domu do 100 metrów o nazwie Rodzina na swoim. Pierwsza warstwa pustaków układana jest na izolacji przeciwwilgociowej, a więc przed przystąpieniem do prac murarskich będziemy musieli wykonać właśnie taką izolację, którą wykonaliśmy z papy na całej długości naszych ścian konstrukcyjnych. Izolacja ta powinna przebiegać w sposób ciągły i nieprzerwany, a w miejscach łączeń powinniśmy zrobić odpowiedniej długości zakład, nie mniejszy jak 15 cm. Izolacja pozioma chroni nasze ściany przed pociąganiem kapilarnym, co może mieć w późniejszym etapie konsekwencje zawilgoceniem ścian, a także zagrzebieniem. Izolacja pozioma ułożona, możemy rozciągnąć sznurki wzdłuż naszych osi, które wyznaczył nam wcześniej geodeta. Sznurki rozciągnięte, izolacja ułożona, możemy zabierać się za pracę. Pracę rozpoczynamy od niwelacji. Pogoda dopisuje. No wczoraj nie było tak fajnie, nie? Trafiliście super okienko. Ale wiesz, jak wczoraj żeśmy ładnie trafili, zrobiliśmy tak, że wylaliśmy płytę i nagle skończona płyta do zacierania, a tu deszcz pada. Sprawdzając poziomy, wybieramy oczywiście poziom, który jest najwyżej położony i od tego miejsca będziemy wykonywać pomiary oraz dalsze prace. Ławy są ładnie zrobione. Prace zawsze rozpoczynamy właśnie od najwyższego punktu, nigdy odwrotnie, nigdy od tego niższego, gdyż zaprawa nie może być w mniejszej ilości niż 10 mm, dlatego właśnie tak ważne jest wyznaczenie najwyższego punktu naszych fundamentów. Poziomy mamy wyznaczone na łacie niwelacyjnej. Robimy korektę grubości naszej warstwy wyrównującej. W najwyższym punkcie ustawię narzędzia, nie? A jeżeli gdzieś by była większa różnica, więc możemy ustawić te narzędzia w tym miejscu, gdzie jest najwyższy punkt i ustawić do minimum, nie? Ale że to jest bardzo dokładnie, to dla nas nie ma znaczenia, możemy sobie zacząć tą ścianę czy drugą ścianę, nie? Także to zależy od Was. W dowolnym miejscu praktycznie, nie? Sznurki ładnie naciągnięte, to też pochwalam, bo zdarza się na budowach, gdzie są bardzo słabo naciągnięte, także to nam usprawni pracę przy wyprowadzeniu pierwszej warstwy i przy samym potem układaniu cegieł. I zabieramy się za rozstawienie przyrządów niwelacyjnych. Stojaki służące do wyrównywania należy ustawić w taki sposób, abyśmy mogli wygodnie pracować łatą, nie krótszą niż 2 metry. Wszystkie stojaki za pomocą śrub regulujemy w taki sposób, aby uzyskać na całej powierzchni poziom wyznaczony wcześniej przez niwelator. Żebyśmy mogli tą łatą sprawdzić narożnik potem z tych przyrządów z tej strony. Troszkę wyżej. Jeszcze. Dawaj. Tak na płasko, tam niech będzie cienie, żeby można łatę położyć i sprawdzić, co nie?
Wszystkie przyrządy, które widzicie, przywiózł ze sobą pan Andrzej, ale jeśli chcielibyście z takich przyrządów skorzystać, zapytajcie waszego dystrybutora materiałów budowlanych, czy posiada w swoim asortymencie takie właśnie stojaki, które będziecie mogli wynająć w ramach zakupionego materiału. Przyrządy do niwelacji mamy ustawione, zabieramy się za przygotowanie zaprawy. My wykorzystaliśmy zaprawę systemową firmy Wienerberger. Jest to zaprawa klasy M50, którą możecie przygotować w betoniarce, jak również zwykłym mieszadłem. Zaprawę nakładamy między przyrządami. Taka sama zaprawa, taka fajna plastyczna jest, nie? I łatą niwelujemy wszystkie nierówności. Nadmiar zaprawy zbieramy i przenosimy na kolejny pas. Czynność tą powtarzamy na całej długości naszej ściany. Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie, gdy będziemy pracowali w zespołach, na przykład po dwie osoby. Jeden zespół zajmuje się nakładaniem zaprawy oraz równaniem jej, a drugi zespół ustawia nam przyrządy, niweluje. W ten sposób możemy pracować w sposób ciągły, bez przerw. Na wstępnie związaną już zaprawę układamy cegły. Dobra, Marcin, to startujemy. Nakładam. Przy pomocy młotka gumowego i poziomicy wykonujemy korektę w dwóch płaszczyznach, tak aby uzyskać idealny poziom. Majster zdążył nam donosić. No, wiesz, za donoszenie to karają. Kiedyś. Kiedyś, tak. Teraz nie wiem, jak to działa. To już nie znam się. Ale nie będziemy wchodzić w politykę. To nie jest temat polityczny. Nie będę się. Tak, tak. Oddam ci młoteczek, może sam sobie spróbować skorygować teraz po długości. Jeśli chcielibyście skorzystać właśnie z takiego fachowca jak pan Andrzej, wystarczy zadzwonić do firmy Wienerberger, umówić się na spotkanie, a osoba, która zajmuje się właśnie takim szkoleniem, przyjedzie do was na budowę, może i wy będziecie mieli przyjemność rozmawiać z panem Andrzejem, tak jak było to w naszym przypadku. Ciekawostką na pewno całego dzisiejszego dnia będzie to, że wykonywaliśmy ten system po raz pierwszy, a mimo to udało nam się wykonać pracę znacznie szybciej niż sposób klasyczny, który wykonywaliśmy wcześniej. Dlatego uważam, że warto na takie szkolenie umówić się z przedstawicielem z firmy Wienerberger. Biorąc pod uwagę cenę takiego szkolenia, które na pewno nie pokryje kosztu przyjazdu nawet pana Andrzeja, myślę, że na pewno było warto nauczyć się czegoś nowego, a zarazem osiągnąć zamierzony efekt, czyli idealnie wyprowadzoną pierwszą warstwę. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Nowe osoby na naszym kanale zapraszam do subskrypcji, a my widzimy się w kolejnym odcinku na placu budowy domu do 100 metrów o nazwie Rodzina na swoim. Do zobaczenia, na razie, cześć.